rehabilitacji OSTMED powstało niedawno, bo w lipcu 2018 roku. Celem rehabilitacji w naszej przychodni jest leczenie bólu, usprawnianie pacjentów oraz podnoszenie komfortu ich życia. W tworzeniu ośrodka opieraliśmy się na doświadczenie i pomoc pracowników firmy Meden Inmed. Dzięki tej współpracy udało nam się uniknąć błędów technicznych i organizacyjnych. W związku z tym mamy kompleksowo wyposażoną placówkę w skuteczny sprzęt, taki jak laser wysokoenergetyczny, moduł do terapii ręki Armeo Senso, aparat do terapii TECAR czy też Lokomat Pro. W tamtym roku przeszedłem operację kolana prawego. Jest to mało spotykany przypadek urazu. Miałem plastykę mięśnia czterokłowego, osteotomię guzowatości piszczeli, rekonstrukcję rzepki i rekonstrukcję chrząstki stawu kolanowego. Na początku byłem w strasznym szoku po operacji, bo nawet jej nie czułem. Czasami to się załamywałem. Dziękuję całej tutaj brygadzie rehabilitantów, którzy są świetnie przygotowani do swojej pracy, że pomogli mi tak w szybkim czasie odzyskać sprawność. Bo lekarz mój prowadzący, który mnie operował, dawał mi pół roku aż. A ja po 2-3 miesiącach już byłem w stanie normalnie funkcjonować z tą nogą. I za to jestem bardzo wdzięczny tutaj wszystkim rehabilitantom. Agnieszka, jestem mamą Natana, chłopak 9-letni, urodzony jako wcześniak, po trudnym porodzie. Zmagamy się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Natan do 4 roku życia nie chodził, poruszał się raczkując i pełzając. Od 4 roku życia zaczął chodzić. To nie jest to chodzenie takie naturalne, jak chodzą zdrowe dzieci. Każdy Natana krok, każdy Natana ruch jest wyćwiczony przez nas, przez fizjoterapeutów, przez sprzęt terapeutyczny. W tym momencie Natan korzysta tutaj w ośrodku z lokomatu. Jest to maszyna robot, która pomaga mu prawidłowo utrzymać stopę, kolano. W tym momencie Natan w ciągu dnia jest w stanie chodzić przez 2 godziny na lokomacie. To już jest jego trzecia sesja w tym roku. W ciągu takiej sesji jest w stanie zrobić 3000-4000 kroków. Jest to wspaniałe dla nas i dla Natana, gdyż w domu ani ja, ani fizjoterapeuta nie jest w stanie zrobić z nim tyle kroków w czasie godziny, 2 godzin ćwiczeń. Fizycznie jest to niemożliwe, na lokomacie jest to możliwe. Widzimy też, z jaką łatwością Natanowi teraz przychodzi chodzenie i jakie są pozytywne efekty pracy na lokomacie. Zapraszamy na bezpłatną rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 5 do 18 lat zamieszkałe w województwie mazowieckim.